takie przetarcie na szyi, to efekt walki z Farerami. Tak, tak, to pod koniec pierwszej połowy. Tam dostałem z łokcia i trochę zadrapanie, no ale to... Pytamy po prostu o twój debiut, jak oceniasz to z perspektywy boiska? No ja na pewno jestem bardzo zadowolony, no bo tak jak powiedział pan, że to jest debiut, to jest wielkie wydarzenie. Cieszy na pewno to zero z tyłu, no bo to było ważne, to nie jest łatwy teren i myślę, że mogę być zadowolony po tym spotkaniu. Ale ty często też znajdujesz się w polu karnym, takie też zadania miałeś od Michała Probierza? Faktycznie mieliśmy, bo tam by aut rzucaliśmy daleko, więc kilka razy faktycznie udało się w polu karnym przeciwnika znaleźć. Ciągnie mnie też do przodu, chciałbym wiadomo strzelać bramki też, więc może to przez to. Ty się czułeś liderem tej defensywy, czy bardziej Tomek Kędziola dyrygował? Jak to było rozegrane między wami? Myślę, że wszyscy raczej sobie pomagaliśmy, tak jak też Jakub Kiwior. No, wszyscy razem jesteśmy w tej obronie, musimy sobie pomagać i to nie ma tak, że jedna osoba dyryguje, tylko po prostu wszyscy jakoś musimy to poustawiać. Jak ty odnajdujesz się w tej pierwszej reprezentacji Polski? Michał Probierz mówił o tobie, że w kadrze U21 spełniałeś wszystkie zadania. Jak ty odnalazłeś się tutaj w tej grupie bardziej doświadczonych zawodników? No i też wskakując od razu na tak kluczowy mecz w tych eliminacjach dla naszej kadry. Idź do kamery. Dobrze. No to tak, no na pewno jest to duży przeskok, no bo jednak to jest młodzieżówka, tutaj jest pierwsza reprezentacja, gdzie jest ten naprawdę duży przeskok, to trzeba powiedzieć. No i myślę, że odnalazłem się dobrze, też czuję to zaufanie od trenera. Po treningach też trochę widziałem, że może na mnie postawić, więc na pewno to dawało mi dodatkową mobilizację i po prostu jestem zadowolony z tego, jak potoczył się mecz i trzeba patrzeć teraz do przodu. Myślę, sam debiut. To jest taki mecz, że będę myślę do końca życia pamiętał, że zadebiutowałem tutaj na Wyspach Owczych. To też takie miejsce, myślę, niecodzienne. Co powiedzieliście sobie w szatni po wyjściu? Były jakieś radość, okrzyki, szczęście, no bo przede wszystkim też debiut trenera Probierza po 26 latach. Pierwsza wygrana, jeżeli chodzi właśnie o nowego selekcjonera, no też 3 punkty. Jak było w szatni? No na pewno cieszy, no bo tak jak powiedziałeś, że tutaj zmiana, jest nowy trener, to nigdy nie jest łatwe. Mieliśmy tak naprawdę 3 dni, żeby przygotować się do tego meczu, więc jest radość, no ale powoli będzie trzeba patrzeć już na ten kolejny mecz, bo to kolejne 3 dni i trzeba znowu grać. Serce zadrżało, gdy ta piłka leciała do bramki i wybijałeś ją w ostatniej chwili, ratując naszą defensywę? Szczerze mówiąc, to wiadomo, że to jest taka cięższa piłka, no bo jak się jest już na linii bramkowej, no to na pewno ta piłka ciąży trochę bardziej, ale w tamtej sytuacji to jest tak szybko się wszystko dzieje, że raczej trzeba właśnie być pewnym i myślę, że to dało mi... To, że udało się dobrze wybić. Widzę tutaj takie przetarcie na szyi, to efekt walki z Farerami. Tak, tak, to pod koniec pierwszej połowy się... tam dostałem z łokcia i trochę zadrapanie, no ale to normalne w piłce nożnej, myślę. No na pewno jest to co innego, no bo naturalna trawa, no to jesteśmy przyzwyczajeni, trenujemy na co dzień na naturalnej trawie. Tutaj ta piłka naprawdę bardzo szybko chodzi. To jeszcze z deszczem, z wiatrem, to trzeba na pewno wziąć uwagę na to. No ale no, takie są warunki, trzeba się do nich przystosować i wygraliśmy mecz, więc możemy być zadowoleni, mamy to za sobą i patrzymy do przodu. Patryk, co zrobisz z koszulką z debiutu? Zachowasz dla siebie, czy komuś podarujesz? Na pewno dla mamy, więc już tak przed meczem było ustalone. Tutaj sam fakt, że zagrać w tym meczu już oznacza, że Michał Probierz się buduje jako piłkarza, jako swojego, że tak powiem, żołnierza. Natomiast czy coś jeszcze werbalnie, słownie usłyszałeś od Michała Probierza po tym meczu? Po meczu jeszcze nie usłyszałem. Na razie przybiliśmy piątkę, przytulił mnie i tyle. Jeszcze słów żadnych nie było. Czujesz się żołnierzem trenera Probierza? Myślę, że no na pewno, no, jak tutaj wszyscy tak mówią, no to muszę się tak czuć. No, z trenerem znamy się od roku, pracowałem z nim w U21, teraz w pierwszej reprezentacji, więc myślę, że tak. No. Znacie wynik tego spotkania w Tiranie, gdzie Albania pokonała reprezentację Czech i to jest no, bardzo ważny wynik dla naszej kadry. W ogóle myśleliście o tym przed spotkaniem? Nie, przed spotkaniem staraliśmy się skupić nad naszym meczem, no bo to myślę, że to jest najważniejsze. Nasze występy, nie patrzymy od razu na innych, tylko raczej bardziej na siebie. No ale wiadomo, że ten wynik powiedziany w szatni był i jesteśmy zadowoleni na pewno z tego. Dzięki.